Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Barbara Szymańska, kierownik placówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Krasowski, Urząd Miejski. Jeżeli myślicie Państwo, że będziemy rozmawiać o czytelnictwie w naszym mieście albo o nowych pozycjach wydawniczych dostępnych w bibliotece, to jesteście w błędzie swojego rozumowania, bo dziś porozmawiamy o archiwum cyfrowym biblioteki. Pani Basiu, cóż to takiego? Może najpierw powiem, że to jest coś, co było moim zawodowym marzeniem, żeby się zrealizowało i właśnie się od niecałych 2 lat realizuje. W ogóle archiwa cyfrowe czy elektroniczne nie są niczym nowym i w zasadzie już od wielu lat o tym słyszymy, natomiast nasze województwo było taką czarną dziurą trochę. 5 lat temu, w 2015 roku, powstał klaster, który nazywał się Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa, do którego nas zaproszono, a my z ochotą żeśmy do tego klastra przystąpili. Żeby się upewnić, sprawdzałam wczoraj, dzisiaj jeszcze niektóre statystyki, to na chwilę obecną jest tylko 12 albo aż 12 podmiotów, które ten klaster współtworzą i to między innymi nasza biblioteka. Oczywiście cała inicjatywa wywodzi się z działań Biblioteki Wojewódzkiej, Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która jest też naszym merytorycznym opiekunem naszego całego regionu. I oni z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim rozpoczęli działania w celu uruchomienia, że tak powiem, utworzenia archiwum cyfrowego, elektronicznego. I oczywiście zadbali o przeszkolenie kadry, spotkania, które nam organizują, użyczenie sprzętu, więc mamy tutaj opiekę. W Mrągowie digitalizacją w bibliotece zajmują się 2 osoby. Jest to żmudny proces, ale myślę, że inicjatywa piękna i ważna, bo dokumentujemy historię, czy współtworzymy, bo nie tylko my przecież, historię naszego regionu, konkretnie Mrągowa, naszego powiatu, osób, ludzi, którzy tutaj żyli, żyją i tworzyli naszą małą ojczyznę. Dokładnie tak, tych zbiorów jest coraz więcej, archiwum się powiększa. Kto dostarcza materiały, jak je pozyskujecie? Na chwilę obecną cały klaster, cała Warmińsko-Mazurska Biblioteka liczy ponad 11 tysięcy zbiorów i tutaj sobie pozwolę dokładnie zacytować. 11 774 obiekty są na dzień dzisiejszy. Nasze zbiory biblioteki to jest też na dzień dzisiejszy 1068, to jest sporo, bo niektóre podmioty, które przystąpiły, mają ich na przykład nie wiem, 13, 80 ileś, więc żeśmy już ogrom pracy wykonały. My przede wszystkim mamy sporo zdjęć, ponieważ były dyrektor, pan Wacław Gołowicz, był amatorem, fotografem. Kiedyś w bibliotece była ciemnia, więc tych zdjęć jest sporo. Więc z tych dokumentów i zdjęć jeszcze mamy trochę do zrobienia. Poza tym osoby prywatne nam przynoszą i tutaj też jakby dobry moment jest do i powiedzenia, i podziękowania, ale również zaproszenia mieszkańców do współtworzenia Biblioteki Cyfrowej i Archiwum Mrągowa. I chcę bardzo podziękować Marianowi Modzelewskiemu, który przekazał nam już ponad 150 chyba zdjęć. Pozwala nam na korzystanie i wywoływanie zdjęć, które robi aktualnie, bo przecież zmienia się nasze miasto. Bardzo nam dużo pomógł Maciek Zborowski, który przekazał zbiory swojego taty, pana Mariana Zborowskiego, który przez wiele lat był kierownikiem obecnego Młodzieżowego Domu Kultury. I tutaj apel też do mieszkańców i do osób, które będą słuchały naszej rozmowy, żeby nas wspomagać tymi zdjęciami, bo tak naprawdę szkoda, żeby te dokumenty w tych szufladach pozostawały. Archiwum można zobaczyć w internecie. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu czy nie ma komputera, może przyjść tutaj do biblioteki i skorzystać z Waszego sprzętu. Jak najbardziej, na naszych komputerach może sobie to przejrzeć, a przy okazji też chętnie jeszcze dopowiemy czy opowiemy, bo można szukać na różne sposoby materiałów w głównej przeglądarce, chociażby wpisując hasło Mrągowo. Jeśli ktoś szuka konkretnych osób, to może wpisać nazwisko czy nazwę zakładu.
Być może niektórzy nie znajdą nic, bo to przecież jeszcze temat jest nieskończony i biblioteka się rozwija, ale już sporo materiałów można znaleźć i jak najbardziej służymy pomocą. Zresztą otwierając stronę internetową dla tych wszystkich, którzy tam zajrzą, chociażby po tej naszej dzisiejszej rozmowie, to z lewej strony jest zakładka właśnie podmiotów, które tworzą klaster, i Biblioteka Miejska jest dosyć wygodnie, bo jest na pierwszym miejscu, alfabetyczny jest zapis, więc łatwo trafić, i też zachęcamy do zaglądania do kolekcji prywatnych, to jest tak trochę niżej tej listy, tam są właśnie zbiory osób prywatnych, które użyczyły nam swoich zdjęć i dokumentów. Pani Basiu, dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcamy do obejrzenia tego archiwum cyfrowego. Nie byłbym sobą, gdybym takiej sympatycznej rozmowy nie skończył jakimś głupim żartem, a właściwie pytaniem prowadzącego, czy mogę? Bardzo proszę. Jak nazywa się książka, która trafiła do więzienia? Nie wiem. Bukareszt. No i to jest pana przewaga, ale lubię pana humor. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie.